I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, dopóki pamiętam, bo wiele osób mi zarzuca, że przecież ja popieram Smurfika, że jestem taka sama jak on, i tak dalej. No tego typu teksty, nie? Ale słuchajcie, najpierw posłuchajcie moich filmów do końca, moich wypowiedzi, co ja akceptuję, a czego nie akceptuję. Poza tym komentować mogę, już nie raz to mówiłam, a przede wszystkim komentuję, tak? Czyli wyrażam swoje zdanie jako widz. Co ja o tym myślę? Tak, popieram to, że wynają im mieszkanie, że mają w co się ubrać, że mają ciepło, mogą się wykąpać, wyprać sobie rzeczy. Że zamawia im jedzenie, więc jedzenia im nie brakuje, nie są głodni, ale na tym wcześniejszym filmie mówię, że niestety coraz bardziej dochodzę do wniosku, że im się ta pomoc nie należy. Jeszcze Stasiowi okej, ale duchu po prostu jego lenistwo przekracza wszelkie granice po prostu. Jemu nie chce się robić nic ze swoim życiem. Nic, po prostu tylko chlać, leżeć, spać. Chlać, leżeć, spać, nie wychodzić, wiecznie, żeby ktoś mu coś kupował, przynosił. Także uważam, że syf jest w mieszkaniu niesamowity, jutro się wyprowadza, mają wyprowadzić, nic nie jest ogarnięte, gdzie już powinni mieć wszystko posprzątane, żeby zostawić mieszkanie no, w jakichś tam powiedzmy no, warunkach w miarę takich, żeby było w miarę czyste. Także dochodzę już do wniosku, że po prostu takim ludziom nie da się pomóc, jeżeli oni sami tego nie będą chcieli. A to, że im wynają, tak, jestem za tym. Ale podejrzewam, że jeżeli oni, no kuźwa, to są dorośli ludzie, że oni sami nie będą chcieli nic w tym swoim życiu zmienić, a dostali taką szansę, no to kuźwa, no nikt na nich wpływu nie będzie miał. I teraz słuchajcie, dobra, kwestia tego, że ja jestem. I słuchajcie moich filmów do końca, a później możecie oceniać. Ja uważam, tak, chwycił się, nie uważam, że to jest do końca moralne. Bo nie jest. Ale uważam też, że nie ja jestem od oceniania jego. Wiem, że on tam kiedyś pobił tego PZ-a, że on tam te narkotyki, czy coś, cokolwiek. Ale słuchajcie, czy ja jestem od oceniania? Ja po pierwsze nie lubię kogoś krytykować, jechać po kimś, nie mam takiego charakteru. Uważam, że internet jest dla wszystkich i będę to powtarzała, jeżeli nie przekracza pewnych, dana osoba nie przekracza pewnych granic. Ja może też trochę inaczej patrzę na to, bo sama mam kanał i widzę, co ludzie mi wypisują. A poza tym nie ja jestem od oceniania. To Bóg go rozliczy kiedyś za to, co robił w przeszłości. Zresztą każdy popełniał jakieś błędy, tak? I jeszcze jedna rzecz. Ludzie tam zarzucają, że wykorzystuje i tak dalej. Tak, okej, okay, że tam. Słuchajcie, ale ja mówię wyraźnie na tych filmach, że ja część, to co akceptuję, to co popieram, to popieram. Ale są sytuacje, gdzie mówiłam na filmach, że niektóre akcje po prostu wymykają się spod kontroli. Nie podobało mi się, kuźwa, no takie akcje jak na przykład pobicie tej gochy, jak w ogóle zapraszanie tego typu osób, gdzie widać, że ona ewidentnie ma coś, ma jakieś zaburzenia. To, że latała nago, że ona się nie kontroluje, no kuźwa, normalny człowiek by ci nie wyleciał nago, tak? Tak, nie wiem, wyrzucenie tego młodego. Jakieś tam, no teraz nie przytoczę, bo już nie pamiętam, ale no te podstawowe, słuchajcie, tam młodzi ludzie to oglądają. Więc ja nie popieram tego, tak? Nie popieram tego typu sytuacji, ale ja nie jestem od oceniania. Skoro, słuchajcie, to jest takie złe, to dlaczego, nie wiem, przecież to tam siedzi 7-8 tysięcy ludzi. To dlaczego, słuchajcie, od zajmowania się, jeżeli to jest bardzo złe, to niech, dlaczego policja? Policja jest tam, wie, już kilka razy była. Dlaczego jak byli na tych Włoszech, dlaczego nikt im nie pomógł? MOPS też był wielokrotnie. Skoro ich to nie interesuje,
A jest to bardzo złe, no to chyba to o nich świadczy. No tak mi się wydaje, ja mam takie zdanie. No to oni powinni coś z tym zrobić. Jeżeli to takich rzeczy się nie powinno robić w internecie, to dlaczego nikt nie reaguje? Gdzie MOPS, policja, jakieś tam odpowiednie instytucje powinny reagować w takiej kwestii? Ja nie jestem od tego, jestem tylko zwykłym widzem. Leci to na YouTubie, więc to oglądam, bo mnie trochę wciągnęło to wszystko. Ale ja nie będę kogoś krytykować albo jechać po kimś. Tym bardziej właśnie jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, najgorsi są ludzie, którzy krytykują, że on wykorzystuje, że to, że tamto, a i tak to oglądają, i tak wpłacają donaty. To po co wpłacacie? Te osoby, które wpłacają, jeszcze bardziej napędzają to wszystko. To znaczy, że oni chcą, żeby to istniało, żeby ludzie, nie wiem, codziennie nagrywali i tak dalej. Także no to sami ludzie tego chcą. Przecież on jest teraz w tym momencie na dzień dzisiejszy królem internetu. On ma największą oglądalność, słuchajcie, i chyba największe pieniądze zarabia, jeżeli chodzi o youtuberów. No są tam jeszcze inni, wiadomo, nie? Ale jeżeli chodzi o takie patostreamy. Przecież on jest na topie teraz w tym momencie. Bardzo dużo osób tam wchodzi na jego live'y. Ale ja jestem tylko widzem, tak jak każdy z Was. Ja wyrażam swoje zdanie. Jak coś popieram, to okej, okay, to mówię, że popieram. Jeżeli coś mi się nie podoba, to powiem, że mi się to nie podoba i skrytykuję, tak? Także to nie jest... Słuchajcie moich wypowiedzi do końca. Tak naprawdę. Bo ja tylko komentuję z perspektywy widza. Co ja myślę na ten temat? A komentowanie to akurat nie jest... Nie jest to zabronione. Jest wolność słowa i każdy może wypowiadać się w jakimś temacie, dopóki właśnie nie przekracza jakichś granic. Takie jest moje zdanie. Także słuchajcie do końca, a później możecie coś. I właśnie wiecie, dlaczego ja też troszkę inaczej podchodzę? Bo sama mam kanał i na przykład rozwalają mi tego typu komentarze i osoby, które, nie wiem, wyzywają mnie albo piszą, że my już to dawno wiemy, po co ty to mówisz, że jaka jestem tępa, pusta, sraka, owaka. No ale nie rozumiesz, że jedna, druga, trzecia osoba, że wy sami sobie zaprzeczacie? I czy ja was zmuszę, żebyście przychodzili na mój kanał, żebyście oglądali ten film? To po co taki komentarz? Ja kurwa nie chodzę u nikogo, kompletnie u nikogo, nie piszę żadnych komentarzy, nie wypowiadam się. Jeżeli coś mnie nie interesuje, oglądam to, co mnie interesuje. Ale u nikogo kompletnie nie wypisuję żadnych komentarzy. W ogóle żadnych. Zero. Nie udzielam się w komentarzach. Jeżeli taka osoba, która mi pisze, że o Jezu, kurwa, ty jesteś niepotrzebna, że po co to komentujesz, może to wszystko wiemy, no to sam... Taka osoba sama sobie zaprzecza. To po co mnie oglądasz? Zmuszam cię do tego. To znaczy, że chcesz mnie oglądać. No takie po prostu komentarze mnie rozpierdzielają. To tak samo jest z nimi. Krytykujesz, ale i tak to oglądasz. I tak wpłacasz te donaty. Czyli wspierasz, popierasz ich. No kuźwa, ja nie wiem. No ludzie to są... I dla mnie to już... To tacy, którzy będą jeszcze jechać i krytykować, to są, a będą to oglądać, to są jeszcze gorsi niż ci, którzy faktycznie popierają tego smerfa. No tak mi się wydaje, nie wiem, ja mam takie myślenie. A co wy o tym sądzicie, to już jest wasze zdanie. Bo każdy może wyrazić swoje zdanie na dany temat. Dobra, rozgadałam się, ale musiałam po prostu wam to jakoś, nie wiem... No kuźwa, przedstawić to wszystko, jak to wszystko wygląda, tak? Że ja nie jestem do końca za tym wszystkim. Wiem, że do końca nie jest to dobre, ale to kuźwa instytucje odpowiednie są od tego, żeby działały, tak? W tej kwestii, a nie my. Skoro jest to publiczne, publicznie dostępne, no to kuźwa, co? Ktoś ma na to wpływ? Nie. Więc oglądam. Proste. I sobie komentuję. Dobra, tyle w temacie. Trzymajcie się. Niedługo chyba... Nie, niedługo nie. Może za 2-3 godzinki będzie.